Dzisiejszy odcinek naszego cyklu poświęcimy kinu dla młodzieży i o młodzieży. Kiedy planowałam nagranie, myślałam, że opowiem Wam tylko o filmie Ostatni Commerce, ale w trakcie stwierdziłam, że właściwie będzie to opowieść o twórczości Dawida Nickela, a zatem o wspomnianym filmie, a także o serialu HBO Max Bring Back Alice. Oba tytuły należą z całą pewnością do gatunku nazywanego po angielsku Coming of Age, a po polsku opowieściami o dojrzewaniu. Opowieść o dojrzewaniu to gatunek literatury, teatru, filmu, gier wideo, który koncentruje się na rozwoju bohatera od dzieciństwa do dorosłości lub na jego dojrzewaniu, dorastaniu. Bohaterami opowieści o dojrzewaniu są zazwyczaj nastolatkowie, a najważniejszymi elementami fabularnymi są przemiany emocjonalne bohaterów. Polskie filmy coming of age ostatnich lat prezentowały swoje oblicze w różnych mniej i bardziej udanych odsłonach. Niezbyt optymistyczne proroctwa na przyszłość niosły na pewno filmy takie jak Baby Blues, Big Love czy Galerianki. Znacznie bardziej udane obrazy poruszające temat wchodzenia w dorosłość to Wszystko co kocham, Hardcore Disco czy nawet Jesteś Bogiem. I oto dość niepostrzeżenie, po cichu, do tych tytułów dołączył Ostatni Commerce. Do seansu wielu widzów podchodziło raczej z umiarkowanym entuzjazmem, spodziewając się filmu z kategorii hałas, narkotyki, seks, alkohol i przekleństwa. Ostatni Commerce okazał się jednak produktem zupełnie innego rodzaju, który można byłoby scharakteryzować jako kolorowy świat zagubionych dusz. Film to intymna historia o młodości, świetnie odmalowana przez aktorów, którym należą się za rolę w Ostatnim Commerce brawa. W tym obrazie każdy z bohaterów przeżywa po cichu swoją własną, prywatną inicjację. Jak potoczą się ich losy? Dowiecie się oglądając film. Większość spośród najpopularniejszych filmów o nastolatkach z ostatnich kilku lat swoją przygodę rozpoczynało w Utah na festiwalu Sundance. Debiut fabularny Dawida Nickela jest jednak czymś więcej niż niezależnym, niskobudżetowym, zaangażowanym społecznie filmem o młodych ludziach. To przede wszystkim bardzo rzadkie w naszym kraju naprawdę udane kino inicjacyjne, które zamiast oceniać zachowania bohaterów, wręcz cieszy się z ich obecności na ekranie. Obejrzyjcie ten film, który spodobać się powinien zarówno rówieśnikom filmowych bohaterów, jak i ich rodzicom, a może nawet dziadkom. Jeśli kino może tłumaczyć świat, to dzięki temu obrazowi można nieco lepiej pojąć dzisiejszych nastolatków i ich rozterki, które, jakże mogłoby być inaczej, nie są zapewne nazbyt odmienne od tych, które widz sam przeżywa lub kiedyś przeżywał. Świat się zmienił, ale wiele w nim pozostało identyczne. W końcu już w egipskich piramidach odnaleziono napis „Zboże coraz droższe, młodzież coraz gorsza”. Żeby się przekonać, że młodzież jest zawsze taka sama, trzeba obejrzeć film Dawida Nickela. Ale, to jeszcze nie koniec. Obiecałam jeszcze serial HBO Max Bring Back Alice. Ten serial to oczywista kontynuacja twórczej ścieżki tego reżysera, choć jest to świat zupełnie odmienny od tego pokazanego w Ostatnim Commerce. Tu zamiast intymności jest kolor, kicz, cringe, hałas, imprezy, alkohol i głośna muzyka. Świat młodych zostaje ujęty w bardzo zamierzony, według mnie, cudzysłów. W końcu, przyznam Wam się szczerze, cały świat youtuberów i tiktokerów jest dla mnie momentami dość niezrozumiały i jeśli mam się przyznać do czegoś, to mam wrażenie, że czasem jednak rozumiem współczesną młodzież raczej umiarkowanie. Bring Back Alice to historia zaginionej youtuberki. Kto stał za jej zniknięciem? Jak wróciła? I jakie tajemnice kryje grupa przyjaciół tytułowej Alicji, dowiecie się z kolejnych odcinków serialu. Nie będę Was przekonywać, że serial Bring Back Alice to genialne dzieło, bo pewnie nim nie jest. Dużo tu rzeczy, które można byłoby poprawić. A jednak, jeśli chętnie oglądaliście takie zagraniczne hity jak Plotkara, Pretty Little Liars i Szkoła dla Elity, to jestem przekonana, że będziecie zadowoleni. Skoro konwencje dramy dla nastolatków kupujemy w tych serialach, to czemu nie w polskim wydaniu? A zatem idźcie oglądać Ostatni Commerce i Bring Back Alice. Miłej zabawy i do usłyszenia wkrótce.
Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach Polskiej Półki Filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee Too albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.